O, patrzcie, kto tu wpadło. Nowy pix, patrzcie, nowy kolor. Nowa naklejka, uwaga, fragilne. Nowy rodzaj Pixelboxa. I w dodatku, nie dość, przez ten cały czas przychodziły do mnie Pixelboxy. Widzieliście, za każdym razem pokazywałem. Ani razu nic się nie stało. Od kiedy zrobili naklejkę, uwaga, fragilne. Patrzcie, co się stało. Patrzcie, co się stało z Pixelboxem. Nie wiem, czy ładnie widać. Ale tak ładnie został tutaj wbity. O, może tak będzie lepiej widać, tu taka ładna dziurka. W każdym razie, otwierajmy tego dziwacznego Pixelboxa. Zobaczmy, co w środku szeleści. Okej. Okay. Jest nóż. Nie wiem, po co to rozciąłem, to było tak głupie. Ja czasem naprawdę robię dziwaczne rzeczy. I uwaga, jedna rzecz. Druga rzecz. Ciach, 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 ciach. Pięknie, otwieramy. Przyznam się szczerze, nie pamiętam tradycyjnie tematu, więc czuję się trochę tak... Nie ma naklejki. Nie ma naklejki! Ojoj! Nie ma tego, wiecie, coś tam pikselowe i opisu wszystkich produktów. I co ja teraz zrobię? Mogę udawać, że to w nim było, chociaż... To jest sflokowany potworek, którego trzymam cały czas na biurku ze sobą, nie wiem czemu. Więc nie wiem, jaki jest temat. Na razie widzę, że jest parasolka. Oto jedyna w swoim rodzaju parasolka. Mam nadzieję, że złapała. Okej. Okay. Patrzcie, jest folia. Ta folia kosztuje 50 zł w sklepie. I można ją założyć na rękę i mieć oszczędność na rękawiczce. A tak naprawdę ukrywał się w niej kubek. Dobra, tak zrobimy, żeby nie było... O, pięknie, widać kubeczek. Zobaczmy, co to za kubeczek. Wiem, co to za kubeczek, w sensie jakkolwiek to brzmi. O, pudełeczko, sru. Ładny. To jest kubeczek, jak widzimy, pięknie. Tak niech zasłoni mnie. Tu jest Batmanik. Tu jest Jokerek. Ładny kubek, muszę przyznać. A wiecie, co wam powiem? To jest chyba nawet ta sama, nie wiem, czy to jest ta sama firma. Mam nadzieję, że tak. A, o tutaj coś troszeczkę jest porys... Ojojoj. A folia tu była. Dobra, się martwiłem, że coś jest zepsutego, ale kto z was ogląda kanał ten wie, że mam takich kubków już mnóstwo. Mam z Aquamanem, mam z Harley Quinn, mam chyba z Captain Marvel. To jest kolejny i to będzie mój chyba szósty czy siódmy już. I powolutku myślę, że będę musiał wyrzucić wszystkie inne jakieś tam szklanki, kubeczki i tylko z takich korzystać. Bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, że tu jest... O! Słyszycie? Ale! To też pokazuje dobre szkło. To mi się podoba. Bardzo ładna rzecz. Poza tym kot pode mną łazi. Słyszycie prawdopodobnie. No chodź. No ale... Jest tak pode mną, że nie mam jak jej podnieść. Dobra, dalej. Zabawka. Też folia. Tu jesteś, tak. Tu jesteś ty. Masz. Zjedz. Albo idź tu. No, co się dzieje? Tak jak tak bardzo chciałaś być na wizji, no to proszę bardzo. Bądź na wizji. Możesz wejść tu. Odłożę ci nawet miejsce, które są, żeby nikt nie widział. Tu przekładam. Możesz wejść do kartona. Tutaj naklejka. I to jest to. Kto to jest? To jest jakiś pan Wiking. To pewnie jakaś gra. Wahalwellahalalala. Stubbins. Dragonborn. Bethheady. Bethheada. A, okej, okay, to jest z gier. Dobra. Ze Skirimu, to jest ziomek ze Skirimu. Nie potrzebuję ziomeczka ze Skirimu, to można mu... Patrzcie, nawet można taką sztuczkę zrobić, patrzcie. Nie wiesz, kim jestem pod maską? Ja jestem Andrzej! Andrzej z podmaski. I kot może być bliżej. Macie tu kota. Kot się gapi na... Skirima. Zamykamy mu maseczkę. Nie oszukujmy się, to znajdzie nowego właściciela. Na 150 milionów tysięcy procent. Nie potrzebuję, cieszę się, ja doszedłem do takiego momentu, po tym, że ostatni cały boksik poszedł dla was, że cieszę się, że gdy jedna rzecz z boksu idzie dla mnie, a gdy resztę mogę rozdać. Ja jestem prosty człowiek najwyraźniej. Dobra, dalej. Koszulka. Koszulka, bo tu widzę, że dwie rzeczy tylko są, czyli mamy na razie naklejkę, coś tam i koszuleczkę. Koszuleczkę patrzę ja najpierw. Ciekawe, ciekawe, a teraz wy. To jest połączenie Squid Game oraz... A jak się nazywa ten pan? Oraz pana z piły. Jigsawa. Co sądzicie o tej koszuleczce? Ciekawy wzorek. Podoba mi się, muszę przyznać. Jest pomysłowy. Tak się będę w niej prezentował. O, w ten sposób. Ciekawostka. Dobra, robimy jakieś tak...
Nie wiem, nie chcecie. Nie, nie będę ubierał, bo ta koszulka jest mega szeroka. To jest moja mega szeroka koszulka Street Fightera, którą upolowałem gdzieś na jakiejś aukcji, wiecie, typu używana koszulka za 20 zł, której nikt nigdy nie założył, bo za duża jest, ale ja ją kocham. Kocham ją miłością szczerą, więc nie będę teraz psuł czegoś mniejszego. Co ty robisz, dziewczyno? Zostaw sznurek! Wziąć kota i kot będzie. No tak, masz, świecę w ciebie za karę. Moją super hiper. Nie chciałem powiedzieć żaróweczką, moją super hiper latareczką, która nie jest zwykłą latarką. To jest latarka, która znajduje, gdy mój kot zrobił mi niespodziankę. Do takich momentów doszliśmy. Dobra, to mamy. I uwaga, ostatnia rzecz, a to jest, domyślam się, jaki jest temat. Temat miesiąca to chyba gry, chociaż z drugiej strony nie. Cholera wie. Jakiś chłopaczek z Cyberpunka, ten ziomeczek. Action figure to jest V. Dobra, to zróbmy tak, ja to odrzucam. I zobaczmy, jak ten pan V się prezentuje. Ale już wiem, że przynajmniej część z was, która wie, że ja nie jestem cyberpunkowy, zaciera rączki, bo wie, że V możliwe, że nie zagrzeje u mnie długo miejsca. Możliwe, że znajdzie nowy domek, więc otwieramy. Tu jest jakaś podkładeczka, jeszcze coś tam. To jest ten drugi od John'ego Silverhanda. John'ego miałem i już ma swój nowy domek. Chyba coś zostawiłem sobie od niego. On albo gitarę miał, albo coś i gdzieś tutaj rzuciłem wśród moich figurek. Szukam teraz, ale nie widzę. Chłopie, no przecież otwieranie tego to będzie mordęga. Dobra, to wam przewinę, bo tutaj muszę się pozbyć tych gumeczek cholernych. Okej. Mamy pudełko puste, mamy ziomeczka, to przyjrzyjmy się najpierw jemu, dobra. Tak się mi prezentuje, bzium. Ma tą kurteczkę nie wiadomo jaką, ma taki znaczek. A, ten znaczek ostatnio gdzieś widziałem nawet. I ma dwie rączki, w które może różne rzeczy łapać. To zobaczmy, co tam może złapać. I tutaj wśród gadżetów mamy wielgachny różowy mieczyk, który możemy mu włożyć i będzie... Przepraszam, sam się rozbawiłem swoim idiotycznym skojarzeniem, że możemy mu włożyć różowy mieczyk. Kurczę. A! Dobra, złapał. Jakoś tak trochę. O, dobra, jest. Więc teraz. O, chcecie, macie. Proszę bardzo. Ale se trzymam miecza. A może też machać z góry. Jest taki karabin. I jest takie coś. Bardzo malutka broń. Bardzo, bardzo malutki pistolecik. Więc spróbujmy karabin mu dać do ręki. Zobaczymy, czy da radę złapać. Dasz radę złapać, chłopie? Spróbujemy. Dawaj. Dobra. Jezus Maria. No jego dłoń nie jest tutaj łatwa. Okej. Trochę to zajęło, ale jest. Trzyma broń, nie leci mu. Chociaż nie powinien jej tak trzymać, tylko jakoś tak ją powinien trzymać. No i wypadła. Oficjalnie stwierdzam, a może to powinno być do drugiej dłoni, cholera wie, że nie jest to łatwe i że nie jest łatwo mu włożyć. No! Oficjalnie stwierdzam, że połamałem! Wniosek? Tak mi się wydaje, że połamałem. Nie, na pewno połamałem i nawet pies szczeka na dworze, bo ty głupku połamałeś. Ostatnia próba włożenia mu. Tym razem tu. I ten palec idzie tu. O właśnie. Dobra, teraz trzymam i teraz robię piw paf. I teraz ładnie trzymam, tyle że nie mam końcóweczki. Ja pewnie skleję sobie, co to jest super glue, gdzieś tam wiecie. Podnieś rękę, powiedz, ja jestem sam. Nie wiem, czy będzie szukał nowego domu, można tam główkę zrobić, że jest, wiecie. Tak się chłopak prezentuje. Samuraj, taki z niego samuraj jak ze mnie, odchudzający się wiecznie, narkoleptyczny anorektyk. Znacie taką kategorię? I tak może się prezentować. Walczę ze wszystkimi! Dobra. Mamy wszystko, koszulkę gdzieś rzuciłem. I bardzo uczciwie, to jest dla mnie bardzo ładny kubek, a reszta wcześniej czy później opuści mój dom. Bardzo możliwe, że niedługo zobaczycie konkursik gdzieś, gdzie będę się pozbywał, albo po prostu będę szedł ulicą, zobaczę dobrego człowieka, powiem: dobry człowieku, jesteś dobrym człowiekiem? A on powie: jestem dobrym człowiekiem. A ja w niego jeb w niego pluszakiem. I on wtedy: o, dziękuję ci, że ty mnie jeb pluszakiem. Dajcie znać, co sądzicie o tym Pixelboxie. Prawdopodobnie ten hashtag to jest Pixelbox Love. Tutaj oczywiście kolejne pierdółeczki.
co sądzicie o tym cyberpunku? Swoją drogą, teraz chyba minęło tyle czasu, że ponoć jest już cyberpunk w 100% sprawny, że tam zrobili tyle tych bugów, naprawili, że teraz fajnie się w to gra. Czy... O, swoją drogą, Kulon znalazł, Kulon go znalazł! O, popatrzcie, bo rzuciłem wróg, Kulon wstał i znalazł naszego kolesia z Backheady ze Skirimu. Szanujemy, Kulon, szanujemy. Zatem, czy już teraz gracie z powrotem, czy nie, czy jak to jest? No, pachnie dziwnie. Przepraszam, dzisiaj mamy bardzo rozproszony unboxing, bardzo krótki unboxing. No co ja mogę wam innego pokazać? Mogę wam pokazać, że mam za to dużego Killer Croca, który jest sobie z Batman The Animated Series. To jest seria DC Collectibles, moja ukochana seria. Jeżeli kiedykolwiek pozbędę się wszystkiego, to DC Collectibles ze mną zostaną. I właśnie ten przepiękny Killer Croc to jest jeden z trzech, których mam, bo to jest jeden bez pudełka, mam w pudełku. I mam jeszcze drugą wersję, bo to jest z serialu Batman New Adventures, a Batman The Animated Series miał innego, miał szarego Killer Croca, którego bardziej lubiłem, gdzie Killer... To jest ta wersja, która opowiadała o tym, że prawie złapałem Batmana i rzuciłem w niego kamieniem, co jest wielkim hejtowaniem Killer Croca, bo to nie Killer Croc mówi, a nieważne, nie będę wam spoilował, zajebisty odcinek, ale reputacja Killer Croca zepsuta przez ten odcinek niesłusznie została zepsuta. Kończymy, biorę się za kawkę, piję kawkę, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, dajcie znać, co sądzicie o tym nowym pudełku. Dla mnie to jest najfajniejsze, ja się z tego cieszę, bo to będę sobie patrzył, popijał i będę, jestem takim, albo będę mroczym rycerzem, albo będę księciem chaosu. Ale jestem księciem chaosu. Dobra, trzymajcie się, widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.